Wszystkie tajemnice Jerzego Połomskiego. Jakie sekrety wielki artysta zabrał ze sobą do grobu? Jerzy Połomski, 89 litrów, to legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Artysta, który wylansował takie hity jak Bo z dziewczynami, Cała sala śpiewa z nami, czy A mnie jest szkoda lata, 18 września obchodziłby swoje 90. urodziny. Niestety nie było mu dane dożyć tak zacnego jubileuszu. Na zawsze jednak pozostanie w pamięci fanów i przyjaciół. Choć był bardzo towarzyski, skrywał w sobie wiele tajemnic. Niektóre nurtują opinię społeczną po dziś dzień. Naprawdę nazywał się Jerzy Pająk, ale wszyscy znają piosenkarza i aktora jako Jerzego Połomskiego. Gwiazdor estrady, nazywany polskim Frankiem Sinatrą i Charlesem Aznavourem, zdecydował się przyjąć pseudonim sceniczny, który brzmiałby bardziej dostojnie i światowo. Tajemnica nazwiska Jerzego Połomskiego. Przestał używać rodowego nazwiska już podczas studiów na Wydziale Estradowym w warszawskiej PWST. Zrobił to za namową wykładowcy Ludwika Sempolińskiego, 82 litry. Jak się później okazało, był to dobry wybór, a jego pseudonim ma nawet swoją genezę. Artysta, czytając humor z zeszytów szkolnych w przekroju, natknął się na historię ucznia, który zamiast Uniwersał Połaniecki, posłużył się określeniem Uniwersał Połomski. Błędne określenie aktu prawnego wydanego przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794 roku tak bardzo spodobało się Jerzemu, że postanowił z niego skorzystać i zastąpić nim Pająka. Tajemnica włosów. Nierzadko podszepty w świecie show biznesu wzbudzała fryzura Jerzego Połomskiego. To, że wokalista nosi perukę, było tajemnicą Poliszynela, jednak mało kto miał odwagę zapytać go wprost o jego wręcz nienaturalnie bujną czuprynę. Po blisko 60 latach na scenie zdradził w końcu sekret swoich włosów, o których od lat krążyły legendy. Ludzie mówili, ma perukę na głowie, co to jest za artysta, a ja musiałem się trochę ratować. Bez peruki nie wychodziło mi jako amantowi, a głos miałem właśnie jak amant. Nie robiło mi to żadnej różnicy, nie robiłem z tego sprawy, nigdy w sumie o tym nie mówiłem, teraz robię to po raz pierwszy, wyznał Połomski w rozmowie z Super Expressem.